Zakończył się właśnie egzamin dyplomowy. Mamy przyjemność ogłosić wyniki tego egzaminu. Panie Marcinie, gratulujemy. Zdał Pan egzamin dyplomowy po studiach licencjackich z wynikiem dobrym plus. Nie ukrywam, że my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Pana pasji i tego wszystkiego, co usłyszeliśmy od Pana w trakcie tego krótkiego naszego spotkania. Gratuluję Panu serdecznie. Dziękuję. Panie Marcinie, jestem szczęśliwy, że mogłem być promotorem Pańskiej pracy. Z reguły promotor coś do pracy wnosi. Ja nie wniosłem tu nic. Pan po prostu tak to profesjonalnie zrobił, że ja się wiele rzeczy nauczyłem dzięki tej pracy. Także tu Pan był promotorem swojej pracy, a ja tylko podpisuję. Także gratuluję tego sukcesu. Jestem niezmiernie, to jest Pana praca. Dziękuję. Niezmiernie zadowolony na możliwość współpracy z Panem. I karierę sportową, jaką Pan robi, bo Pan robi karierę sportową, Pan od zawodnika, gdzieś tam człowieka pracującego, nazwijmy to na dole, na fundamentach, wszedł już na wyżyny. Pan jeździ na igrzyska. Pan jeździ z najlepszymi ludźmi w Polsce. To jest kariera, to jest mistrzostwo, to jest o wiele więcej niż nawet zawodnik. On jest jeden, a Pan tworzy całe rzesze. Niech Pan będzie dumny, tak jak teraz. Niech Pan tą wiedzę, którą ma, przekazuje jak teraz. My wszyscy zainteresowani. Pan jest super profesjonalistą. Ta praca jest niebywale cenna. Niebywale cenna. Dużo się nauczyłem. Pierwszy raz nic nie wniosłem. Rewelacja. Gratuluję. Mogę jeszcze na moment. Panie Marcinie, a ja tu z tego miejsca chciałabym Pana poprosić o dalszą współpracę z nami, nie tylko jako studenta na studiach magisterskich, ale również na wykłady gościnne, jako właśnie człowieka o takiej pasji i o takiej olbrzymiej wiedzy, jaką Pan posiada, żeby był Pan łaskawy podzielić się z naszymi studentami. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że uda nam się spotkać nie tylko w takiej roli jak obecnie. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Dziękuję. Jak Pan nie obieca tego, to obrona się nie skończy. No, gratuluję również. Dziękuję. Ja też chciałem serdecznie podziękować wszystkim za możliwość studiowania, bo tak naprawdę będąc praktycznie cały czas na różnych dużych wyjazdach, no nie jest to proste, a uczelnia tak naprawdę pomogła mi w tym wszystkim, żeby to normalnie dopiąć. No i chciałem też polecić uczelnię też wszystkim studentom, czy przyszłym studentom, którzy się nie zdecydowali jeszcze, zwłaszcza do zawodników ze szkół mistrzostwa sportowego w kolarstwie, bo też z takiej szkoły się wywodzę i przede wszystkim też przechodziłem taki etap, że kończyłem szkołę, później jakieś profesjonalne kolarstwo. No i tutaj też pojawiały się takie pytania, co dalej, co robić. Wydaje mi się, że się nie ma co zastanawiać, bo uczelnia daje naprawdę bardzo dużo możliwości, też jest przychylna na wiele różnych sposobów, żeby podnosić te swoje kwalifikacje zawodowe. No wiadomo, że kolarzem zawodowym jest się przez jakiś tam określony czas, ale też warto myśleć na przyszłość o podnoszeniu swoich kwalifikacji i studia licencjackie czy magisterskie na pewno się przydadzą, więc jeżeli jakikolwiek kolarz z SMS-u będzie mnie słyszał, czy bądź też, że tak powiem, trochę w późniejszym wieku, to wydaje mi się, że nie ma się nad czym zastanawiać, tylko warto iść w to, bo tak naprawdę uczelnia jest na tyle przychylna kolarstwu i jest w takiej kolarskiej rodzinie, że bez problemu każdy sobie da radę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.